Cześć moi drodzy, witam na swoim kanale i dzisiaj pomyślałem nagrać pierwszego vloga. Chyba nie, to nie jest pierwszy vlog, bo pierwszy był z Kijowa. Chodzi o tym, że dzisiaj mnie zaprosili moi koledzy pojechać do jakiegoś miasta. Ja nie pamiętam, jak to miasto się nazywa, ale w samochodzie jak będę jechał, to wam powiem na 100%. Także dzisiaj pokażę wam jakieś fajne, piękne miasto. Po prostu pospacerujemy z wami, gdzieś pojedziemy, a może coś pokażę, jakieś fajne miejsca, pokażę drogę. Teraz jestem w parku, on się nazywa Myślęcinek. Też trochę tutaj pospaceruję, bo przyjechałem wcześniej od kolegów, także czekam teraz ich i bądźcie ze mną. Moi drodzy, ja dowiedziałem się, gdzie my jedziemy, to jest Grudzioniec. Ja obiecałam, że będzie ciekawie. Co? Grudziąc. Dobrze. To będzie Grudziąc. Ja obiecałam, że będzie ciekawie, ale wątpię. Bo tam chyba najlepsza atrakcja to kościół. Nie, ja uwielbiam kościoły, serio. Zawsze się modlę, chodzę w weekend, ale dzisiaj wolałem zobaczyć coś ciekawsze. Ale mam nadzieję, że coś będzie i coś mi się uda wam pokazać. Czynsz za miesiąc. Jeżemiesięczne kwartpłata. Jeżemiesięczne jak kwartpłata. Czynsz za tydzień. Jeżeniedzielne kwartpłata. Jeżeniedzielne jak kwartpłata. Lokator, najemca. Żyliec, zjomszyk. Śląszka? Śląszka? Współlokator. Sosied po komnacie, kwarciri. Sosied po komnacie, kwarciri. Dasz. Hazjajn. Hazjajn. Patrzcie, to galeria, galeria! Idziemy do galerii! Ja nigdy nie widziałam galerii! Dobrze, bo nam to tak wyszło na spontanie bardzo. I otwarta galeria, wyobrażacie? Otwarta galeria, zobaczcie! To po prostu cudo, cudo! No zobaczymy, nie? I my jesteśmy w Grudziącu! Zobaczcie, jaki fajny śmietnik, jak z komiksu. I tutaj ładne są budynki. I tutaj chyba pałac. Teraz pójdziemy do niego. A to są znane mury w Grudziącu. Ja nie wiem, ile oni mają lat. Jak coś, to tutaj napiszę wam pod filmikiem albo na tym filmiku. Ale myślę, że gdzieś lat 500. Mamy tutaj z wami muzeum. Chyba to muzeum może z jakimiś obrazami czy coś takiego. Jeżeli będzie otwarty, może widzimy. A tutaj jeszcze jest takie miejsce, gdzie tutaj kiedyś trzymali zboże. W tym miejscu, w tym budynku trzymali zboże. I to jest taka część muzeum i mam nadzieję, że my zmierzymy. W ogóle w muzeum w Grudziącu jest muzeum historii Grudziące, także pokażę, co tam będzie. Teraz wyjdziemy z wami nad rzekę. Bardzo pięknie będzie. A to jest kre, to się chyba po polsku nazywa się. Ja naprawdę pierwszy raz coś takiego widzę, że lód po prostu tak sam płynie. Zobaczcie. I można tak skoczyć i na przykład, nie wiem, popłyć gdzieś tam do innych miast. Fajnie. Wygląda to naprawdę fajnie. Kre. Kra. Kra. Nie wiedziałam, że to tak się nazywa. Kra. Tutaj prawdziwa Niagara i Kaciuszki. Kaciuszki. Zobaczcie, jak dużo naprawdę.
Вы уже трафились до моего фильмику, можете помахать руками. А ногами как бы мог... Мешкаем люди. Я воображаю, мы маем такой файный видок на жеке. Куль. Я бы хотел так мешкать, серьезно. Направда файні. Забачу, забачу, злодії, злодії, злодії. Що вони роблять? Забачте. Стид. Багажко. Зараз ми їстечемо на Тарасі Дубовим. Оператор трохи ближче, подаючи, менше всичко їде. Забачте! Цілий світ мій! Є вежа, хіба вона застава від палацу, бо палацу вже нема, застава тільки вежа. Пізніше награм'ємо ближче, а там власне щось написано. Що чи там вам, що то є така за вежа. Але полецем з'їздити в ogóle те місто, дуже мені ще подобається. Єстем під враженням, великим враженням, серйо. Ну, можете собі поставити на паузу і все прочитати. Прошу дуже. Вече, мої друзі, мали раз, тут тільки від того замку застала вежа. Тут насправді колись був замок. Вище до того місця є безплатне, так що можете вище побачити. Вже можна вище в тому вежі, так що зараз вийде в тому вежі і покаже, може, відок з тієї вежі. Тут в вежі якісь образи вішані, так що можете теж собі почитати, прочитати. А гора, направду, виглядає так споко. А тут на здійснях показую в тій вежі, як виглядала та вежа з віками. То тут показано, як виглядало в 19 віку. Тут є якісь план тієї вежі, так що я полицям буду звідчити ці здійснення. Ну, і зараз їстешми на саме дуже. І можна побачити ціле місто. І зайбістий видок цілого міста. Яка притульна улічка, яке домки в огуле. Яка дружка. Сонечко світить себе. Бачите, які тут дивні колеї. Тих трамваїв, таке подвійне. Перший раз це ж таке бовідзе. Забачте. Це навіть пальма рощі. Яка файна вулиця, забачте, як файна, як шантечна вагула. Навіть не пам'ятаю, що тут є в Польщі. Пальми росно, сюди так тече, це таке вище на головному вулиці, на ринок хіба. А ще запевняв вам повідати, що тут є найкрутша лінія трамваєва, власне. Найкрутша в Польщі. Ежели вы еще не видели. О, так, ну, тут есть умная улица, старый рынок. Не, ну, файно, правда, с отображением веки. Сейчас были мы в кафе Фадо. Бардзо полецам. Там, по-перше, бардзо-бардзо такая притульная атмосфера, бардзо файна, бардзо милые такие працовники. Були дуже полецем, дуже файні. Якщо звідчите те кафе, вам дуже ще сподобає, так що полецем. Зараз ми вийшли з музею кавалерії. Тут є різні експонати, все вам покажуть, що тут є. А тут знайдує ще ознаки полку кавалерії. Я люблю, по просто любим глядати такі речі. Як вони зроблені пікні і такі. Вече, маємо різні якісь образи, файні. Буде, забачте, як, направда, є спільні, пікні знаки.
coś takiego po prostu oglądać mogę godzinami. Tutaj są różne szable, różny wiek. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. W ogóle bardzo ciekawe to jest. Ja będę trochę nagrywać, bo jednak chcę coś wiedzieć niż nagrywać, także postaram się coś wam nagrać. Jeszcze mówię, że tutaj w Grudziądzu była największa kawaleria w Polsce w czasach międzywojennych, także wiecie, to miasto ma swoją bogatą historię. Zobaczcie, jak fajnie. To jest forma taka... Kogo to jest forma? Kawalerii, żołnierza polskiego. Można nawet tykać tą formę, zobaczcie. Jak wyglądało wszystko. Bardzo fajnie, zobaczcie. Że takie kapturki, oni też mieli. One są ostrogi. To siodło dokładnie też różne tutaj. One zrobione, to jest oryginalne wszystko. Ja nie wiem, czy można tutaj dotykać, ale naprawdę tutaj to znajduje się nie pod szklem, także można dotknąć, tak powiedzieć, historię w ogóle. Tutaj to chyba zrobione wszystko ze skóry. A tutaj takie ogromne naboje, zobaczcie, do armat. Pistolety, nóż. Też zobaczcie, jaki nabój. Ogromny po prostu. Tutaj taki mały pistolecik, kompas. Taka mała, nie wiem, torebka to taka. Godzinek stary i srebrne, chyba portsygary to chyba, nie wiem, wygląda jak portsygary, gdzie trzymali kiedyś papierosy. A tutaj znajdują się różne mundury, tak tutaj już w szkole dotykać ich nie można, ale też ile ma ludzi, ile nie ma, po prostu bardzo dużo. Tutaj namalowane wszystkie zamki po prostu polskie w tej sali. Można zwiedzić sobie, jak na przykład, jeżeli zamek jest po prostu rozwalony, można zobaczyć, jak by on wyglądał. Jeżeli był cały, po prostu taka jak rekonstrukcja na obrazach. Też polecam zwiedzić tą salę. To na przykład jakby wyglądał zamek w Toruniu, jeżeli on byłby cały, czyli tutaj narysowane nawet takie zabytki już odrekonstruowane na obrazach. I tutaj w muzeum jeszcze są takie gazetki stylizowane, takie jak pod stare gazetki, ale pisane rok 2020. Nie wiem, może weźmy sobie tutaj napisane, co można zwiedzić w całym Grudziądzu. A w tej sali są takie obrazy, jak nam powiedzieli, z takim ciężkim tematem. Tak naprawdę... No, naprawdę wyglądają te obrazy strasznie, ale ja... No nie wiem, ja nie jestem fanatem takiej sztuki, ale jednak to jest sztuka. Napiszcie, co myślicie o tym, czy lubicie takie obrazy takiego tematu. Po pierwsze tak, oglądałem te obrazy strasznie. No i po drugie, czasami ja w każdym widzę w tym obrazie coś swoje. Zobaczcie, tutaj taki stary kufer. To jest jeszcze inna sala. Można zdjęcie zrobić bez flesza, chcecie zdjęcie robić. Dobra, dziękujemy. Tutaj jest obraz Mikołaja Kopernika i tutaj chyba o nim informacja. Teraz tak naprawdę nauczy się polskich słów więcej. To jest taka stara kusza. Ona ma 300 lat. Zobaczcie. Tak, fajnie zrobione. Ile ma lat? Naprawdę widać, że bardzo stara. Tutaj pokazane całe miasto, tak? Czy nie? Tak, to jest ta staruszka. Stare miasto, tak pokazane, tak. Takie najważniejsze miejsca.
tutaj my z wami byliśmy, tutaj była ta wieża, co ja pokazywałem. A teraz jesteśmy tu. I jeszcze powiedzieli, że z tego kościoła tutaj są takie rzeźby. Rzeźby to się nazywa? Tak. Ale teraz ten kościół jest zamknięty. Także polecam, zjeżdżać ten muzeum. Będzie naprawdę ciekawe. Takie duże sale i dużo ciekawych takich rzeczy. Tutaj on się znajduje, ten muzeum. Tak. A cóż, moi drodzy, ja zwiedziłem ten muzeum. Polecam go na 100%. Naprawdę jest co zwiedzić, dużo, dużo takich sal ciekawych i z obrazami, i z takimi sztukami, i z mundurami, w ogóle bardzo dużo wszystkiego. My chyba spędziliśmy z godzinkę, może z więcej w tym muzeum, także polecam na 100%. I cóż, moi drodzy, na tym my kończymy naszą podróż. Bo już zbieramy się do domu, już zmarszliśmy, teraz pojedziemy do McDonald's zjeść coś smacznego. Także dziękuję bardzo, kto oglądał ten filmik do końca, zostawiacie swoje komentarze. Mieszkańcy też, którzy tutaj mieszkają, też zostawiacie swoje komentarze. Jeżeli filmik dla was był bardzo ciekawy, też piszcie, zostawiacie swoje komentarze, zostawiacie paluszki do góry i subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!